Piękne miasto. Byłam tu w maju i cieszę się, że jestem znowu, bo pogoda dużo ładniejsza. Wtedy zimno, deszczowo, ale również ciepłe powitanie ze strony Elblążan, a przede wszystkim Elblążanek. I również o tym mówi Koalicja Obywatelska. Nie tylko o inwestycjach w infrastrukturę, ale o inwestycjach w ludzi. W ludzi, którzy to są, którzy decydują się tutaj być. Przecież Elbląg to jedno z tych miast, z których masowo ludzie wyjeżdżają. Wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego życia, lepszej pracy, szansy na pracę, szansy na rozwój, kiedy mogliby tu zostać. Kiedy tak wiele, w szczególności ich bliskich, tu zostaje. Spotkałam Uniwersytet Trzeciego Wieku, wspaniałe kobiety, występujące, przygotowujące życie kulturalne miasta. Kobiety poetki, kobiety aktywistki, kobiety działające na rzecz całych społeczności. To najwyższy czas, żeby również i ich głos był słyszalny w wyborach. Żeby to one szły na wybory, żeby to na nie głosować, ale też żeby Elbląg, jak i cała Warmia i Mazury, która w dużej mierze, szczególnie w takiej sytuacji jeszcze bezrobocia, opiera się na pracy kobiet. Pracy domowej, pracy opiekuńczej, pracy w szkołach, w służbie zdrowia. To jest inwestycja, o której Koalicja Obywatelska też będzie mówiła. Ta polityka społeczna jest elementem naszego programu do sejmików, bo przecież lokalne samorządy mają olbrzymie inwestycje, możliwości inwestowania w kulturę, w politykę senioralną, bardzo ważną, i to również widać w Elblągu, w politykę edukacyjną, żeby dzieci miały szansę znaleźć tu pracę, ale do tego, żeby mogły znaleźć pracę, potrzebne są nowe inwestycje, potrzebna jest infrastruktura i potrzebna jest ta otwartość, o której mówiła Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna. Mały ruch graniczny, inwestycja w drogi, inwestycja w transport publiczny, ale dla mnie przede wszystkim inwestycja w człowieka, w mieszkańca i mieszkankę ziemi warmińsko-mazurskiej. Dlatego startujemy jako Koalicja Obywatelska, dlatego tym takim komplementarnym programem namawiamy do głosowania na nas. My mamy rozwiązania dla Polski, uczciwe i demokratyczne. 21 października i Warmia i Mazury, i Elbląg mają prawdziwą szansę na dobrą zmianę i na gospodarza, jakim jest kandydat na prezydenta, pan Misson. Po pierwsze, umawialiśmy się na koalicję do samorządów, do sejmików. W sejmikach nie da się rozwiązać wielu problemów, które da się rozwiązać z perspektywy polityki krajowej. I dlatego też w ramach rozwiązywania części tego, co jest i ratowania się i kobiet tam, gdzie można, wynegocjowaliśmy wspólnie, że wszędzie tam, gdzie wpływ na sejmiki będzie miała Koalicja Obywatelska, na samorządy będzie miała Koalicja Obywatelska, zapewnimy dostęp do ginekologa, który nie będzie zasłaniał się klauzulą sumienia. Wydawałoby się cywilizacyjna norma, wydawałoby się, że mało. Na dzisiejszą Polskę, gdzie kobiety wielokrotnie spotykają się nawet z odmową otrzymania recepty, odmową badania, odmową informacji o stanie zdrowia, ponieważ lekarz uważa, że klauzula sumienia jest ważniejsza od dobra pacjenta, uważam to za duże porozumienie. To jest pierwszy krok do wielkiej dyskusji o naszej przyszłości. My oczywiście mamy różne stanowiska w tej sprawie, ale każde z nas będzie przekonywało, a ja wierzę w moc przekonywania i swoją, i wielu kobiet, które razem ze mną wspólnie protestowały, zbierały podpisy pod projektami gwarantującymi normalność. Kolejny etap, o którym też jesteśmy zgodni, to wprowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej. I już dzisiaj część samorządów edukację równościową i seksualną może wprowadzać. Zaczynamy od rzeczy niewielkich, ale też trzeba pamiętać, kto jest z drugiej strony i kto chciał wsadzać kobiety do więzienia za poronienia. Jesteśmy zwolennikami bezpłatnego dostępu do in vitro i w wielu miastach będziemy tę kampanię prowadzić. Również sejmiki, tam gdzie będziemy mieli większość, będą wprowadzały bezpłatne in vitro dla par potrzebujących. Do tej pory robiły to jakby samorządy, skąd ta zmiana podejścia? Właśnie samorządy. Sejmiki. Lokalne, miejskie. Niekiedy miejskie. No, Gdańsk tak, zresztą po inicjatywie obywatelek i obywateli wśród tych działaczy Inicjatywa Polska. Natomiast można to zrobić szerzej, tak jak chociażby w zachodniopomorskim, to tam sejmik wojewódzki wprowadził bezpłatne in vitro. Też nieuczciwe jest, żeby dobro spływało wyłącznie do miast.